Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnej grze treningowej. Tym razem przyszedł czas na dośrodkowania, czyli szósta z ośmiu gier treningowych przygotowanych przez EA Sports. Nie robiłem w ogóle tego, więc z chęcią zobaczę, co to tutaj jest. Zacznę od brązu, tak jak zawsze. Zmieniłem zespół na Real Madrid, ale Cristiano Ronaldo nie będzie, wydaje mi się, najlepszym wyborem w tym wypadku. Za to dośrodkowania Di Maria ma całkiem niezłe. I to właśnie jego chyba wybierzemy. Zobaczymy, jak będzie się spisywał. No dobra, no to tutaj strzelam trzeba po prostu... okej. Uderzyć przez dośrodkowanie w jedną z tych... Ale patrzcie, idealnie pomiędzy nie. Jakbym tak chciał uderzyć, to nie ma szans. Wow, ile punktów. Ale nie doleciało za lekko. Ale teraz lecimy, czy teraz się uda? Pyk. Nie, tylko zrzuciłem. No, to może być ciężka gra treningowa. Bo jakoś mistrzem dośrodkowań to ja nie jestem. O, ale tutaj środeczek całkiem ładny wyszedł. No i tutaj. Czyli widocznie trzeba było opuścić bieg, ponieważ ten bieg zdecydowanie zakłócał wszystko. No i udało nam się. Poziom brązowy ukończony. Teraz idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Pyk. Ale... Nie rozumiem, szczerze powiem. O co za bardzo tutaj chodzi? Czemu mi na okrągło wyłącza? Czekajcie. Instrukcja. Aha, LB mam trzymać. No przecież trzymałem. What the? To ci się nie jest bardzo podobne na poziomie brązowym. Zmiana polega na tym, że do środka musi jeszcze przed dotarciem do strefy... Dobra, bardzo tego nie rozumiem za bardzo, co w tym chodzi, ponieważ naciskam LB, wszystko niby jest w porządku. Dobra. Nic nie mówię, nie naciskałem po prostu LB, tylko pomyliły mi się klawisze. No nie, 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 no to co, dałem od nowa i teraz już zrobimy to na pewno dobrze. Pyk. No, 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 ja to jednak mam celność. Wcale nie widzę tutaj asysty. O matko boska. Ciekawe, czy się uda. Powinno tak, ponieważ dość punktów chyba mamy. Wow, no i o to chodzi. Czterokrotnie pobiliśmy rekord i o to chodzi. Jeśli stukniesz dwukrotnie, BB, twój zawodnik wykona niskie. Jeśli stukniesz przycisk trzykrotnie, piłkarze pośle po ziemi. Wow, to byłby niezły strzał. Dobrze. Chyba do kubełka ma być. No, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie! Ej! Nie. O! No coś takiego. Ale do kubeł... Au! I jeszcze jeden. Nie, pyk. Nie do końca mi to wychodzi. Jest. Ale trochę nam zabrakło. No to jeszcze raz, no bo co mam w tym przypadku wykonać. I jest 1000. Nic.
Aha, dobra, okej, okay, odwrócę się tak. Pyk. Jest 1000. Skosiłem wszystko po drodze. I w to samo miejsce, no co za imbecyl. Ale czemu? Teraz to już nie chciałem, na pewno. Ej, pyk, Ti Maria. No nie tak mocno. Nie, uruchamiam ćwiczenie. Dobra, ostatni raz, teraz to robię najwyżej, potem przeskoczę. I 1500. No ale przecież nie wyleciałem poza to, bez przesady. No chyba jednak będę musiał użyć przyspieszenia. Brameczka. No ja nie... Nie teraz. Super. Idealnie obok. Ale to się powinno liczyć podwójnie, serio. Double shot, headshot. To jeszcze w sumie można by wygrać. Nie, już nie można. Dobra, idźcie. Dobra, no to widzimy się, jak mi się to uda zrobić. Ćwiczenie znacie, więc spoko. No i udało mi się zrobić, ledwo, bo ledwo, ale się udało, więc poziom zaliczony. Idziemy dalej do wyzwań treningowych. No i tutaj już coś ciekawszego. Mamy wykorzystać umiejętności nabyte. Ojej. Pyk. Nie. No. Ale Wiktor Valdez tam widzę na straży, jest cały czas. Aj, Munez, czy kto tam. Ale strzelamy, strzelamy zdecydowanie. Piękna bramka, jeszcze raz. Pyk, nie. Munieza, stoi. Ramos chciał przewrotkę, no proszę. I uderzenie znowu Ramosa. Pięknie strzelają nasi Madryczanie. Nie wiem, jak to nazwać. Królewscy. Tam ktoś zdecydowanie nie trafi, a pewnie to jest Pepe. Muszę zobaczyć, dośrodkować na niego i zobaczyć. Nie. Pyk. Nie. Nie, za zdecydowanie mi tam nie pasujesz. No nie powiem, żeby to była jakaś super ekscytująca w porównaniu do innych. Kto tam jest? Tylko jego nazwisko się nie wyświetla. Pepe, tak jak myślałem. Pyk. A, chyba nie przyjęło. Pyk. Ale powiem, że jest to chyba jedno z najprostszych, jeżeli chodzi o wyzwania. Ponieważ tutaj wystarczy, że dośrodkujesz w jakikolwiek sposób, a on dotknie piłkę. No teraz akurat mi nie wychodzi, jak chcę pokazać. No. No i tutaj jeszcze mamy dodatkowe punkty. No i mamy, jesteśmy początkującymi, super. Naprawdę. A ja w sumie wam dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.